Przy mikrofonie Paweł Kmiecik, gościem Dnia Radia Zawiercie. W czwartek 29 października jest pan Mirosław Zakrzewski, prezes Stowarzyszenia Kupców Zawierciańskich. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Skoro gościmy w studiu, przepraszam, prezesa Kupców Zawierciańskich, to pytanie najbardziej podstawowe. Jak koronawirus do tej pory, bo tak co kilka miesięcy pan u nas gości, wpłynął na handlowców? No niestety jest to ciężki okres naszej działalności kupców i w mieście, i myślę, że w całym kraju. Zmienił się całkowicie inny system pracy, więcej jest kosztów ze względu na obostrzenia, jakie są, więcej trzeba inwestować w środki ochrony odkażające, maseczki, zabezpieczać sklepy, odkażać sklepy. Także no, jest to bardzo ciężki okres, który spotkał kupców wszystkich branż, bo to trzeba powiedzieć, że każda branża w tej chwili cierpi na tym i nie ma jakichś takich widoków na to, żeby w najbliższym okresie to się poprawiło. Natomiast z dnia na dzień no, widać, że się pogarsza, obostrzenia, które być może nas czekają, czyli ten lekki lockdown. Nie wiadomo, jak to będzie. No, każdy się nastawia na najgorsze, że przychodzi do nas kryzys. Jak się patrzy na ryneczek, to już od lat widać, że sprzedających tam stoisk aktywnych, czynnych jest coraz mniej. Myśli pan, że koronawirus spowoduje dalszy spadek albo wręcz krach na ryneczku? Myślę, że jest taka stabilizacja ilości handlujących. Są to osoby, które wytrwały, przetrwały swoje ciężkie okresy. Została grupa, to jest średnio licząc około 90 podmiotów gospodarczych, które mi się wydaje, że przetrwają. Wszystko zależy od tego, jak dalej się rozwinie sytuacja z pandemią, ale jeżeli chodzi o ilość działalności gospodarczych na samym ryneczku, myślę, że to będzie stabilna. Nawet w ostatnim czasie otworzył się jeden czy dwa nowe punkty, także tutaj jest raczej stabilność. W tych pierwszych tygodniach od wprowadzenia pandemii wielu, myślę, że jak Polska długa i szeroka, różnych włodarzy gmin chciało się wykazać, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, i zamykano targowiska i ryneczki. Myśli pan, że jeśli czeka nas jakiś kolejny lockdown, choć już właściwie nastąpił, ale jeszcze silniejszy niż obecnie, to znowu może nastąpić fala zamknięć targowisk i ryneczków albo zakusów do zamknięcia? No wszystko zależy, jak podejdą do tego włodarze miasta, no ale patrząc na całokształt, no to musielibyśmy zamknąć wszystkie sklepy również, gdzie są to obiekty zamknięte. Targowiska, ryneczki są z innej specyfikacji, bo są to obiekty otwarte i tutaj ja nie widzę potrzeby zamykania. Zresztą tak jak się wypowiadał inspektor sanitarny, nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać targowiska, które są na przestrzeni otwartej. Także tutaj raczej chyba nie, no, nie jest możliwością, żeby zamknąć całkowicie handel, bo to nie. No, musimy coś jeść. Musimy coś jeść, musimy myć się, musimy naprawiać sprzęty i tak dalej. Także no nie, na pewno takiego lockdownu, jak był na wiosnę, że zamykano na siłę wszystko, chyba już nie będzie. Techniczna uwaga, proszę nie uderzać w staty, bo niestety to będzie słychać na antenie. Panie prezesie, najbardziej cierpiącymi na koronawirusie branżami to pewnie nie jest lista zamknięta. To między innymi branża turystyczna czy gastronomiczna. Czy widzi pan może wśród tak szeroko pojętego handlu i usług również jakieś wzajemne wspieranie się, może jakieś dążenia, żeby rozpocząć akcję do tego, żeby zachęcać, żeby kupować, zamawiać, wspierać lokalnie, no bo ci, którzy są wielkimi przedsiębiorcami, wielkie koncerny, sieci marketów, nawet ogólnoświatowe lub ogólnoeuropejskie, a już z pewnością ogólnopolskie,
mają do tego zasoby, żeby przetrwać, choć pewnie im i tak jest trudno, ale no, nikt nie chciałby z nas dopuścić do tego, że przez już ten pewien lockdown, a być może jeszcze ostrzejszy, okaże się, że za parę tygodni, parę miesięcy nastąpi fala bankructw usługodawców, ale i pewnie później i innych, bo to wszystko jest powiązane ze sobą. To, że jest restauracja, która nie zarabia, bo nie ma klientów, to ona nie zamówi na przykład, nie wiem, planowanego remontu instalacji elektrycznej, a ta firma lokalna, która miała robić instalację elektryczną, nie zamówi jakichś elementów u producenta, być może również lokalnego, i to później się napędza ten brak przepływu gotówki, skutkując na nas wszystkich. No tutaj częściowo już Pan odpowiedział praktycznie na pytanie. Tak, jest taka sprawa, że nawet mam apel do lokalnej społeczności. Wspierajmy się, bo to przyniesie korzyści dla nas wszystkich. Duże sieci handlowe, wielkie przedsiębiorstwa dadzą sobie radę. Ci mali lokalni, którzy tworzą no, budżet miasta, no, borykają się z różnymi problemami i ja dlatego apeluję, wspierajmy się, chodźmy na zakupy do swoich lokalnych sklepów. Na pewno jest bezpieczniej, bo nie ma takich dużych skupisk. Pieniążki, które lokalni przedsiębiorcy zarabiają, wydawane są też lokalnie, bo kwestia reklamy, kwestia zakupów do sklepów, do przedsiębiorstw zostaje na naszym lokalnym rynku. I tutaj bym apelował do mieszkańców naszego rejonu o to, żeby wspomóc ten lokalny biznes, który no daje pracę też lokalnym mieszkańcom. Także tutaj jest bardzo ważne, tak zwany patriotyzm lokalny. W tej chwili no, musi być on jeszcze bardziej uwidoczniony, jeszcze bardziej skonsolidowany, żebyśmy mogli wszyscy przetrwać. Bo to jest główna rzecz, która powoduje, że jest mniejsze bezrobocie, jest mniejsza frustracja wśród pracujących, wśród mieszkańców również, bo to tak się tylko wydaje, że to mnie nie dotyczy, ale gdzieś tam ktoś pracuje w sklepie z rodziny, ktoś dalszej, ktoś znajomy, i tutaj przedsiębiorcy na dzień dzisiejszy starają się jak mogą, żeby utrzymać ten stan zatrudnienia, żeby nie zwalniać, bo każdy zdaje sobie sprawę, że to jest taka rzecz, która powoduje, że no jesteśmy u siebie i dbajmy o siebie po prostu. Bo czy my pójdziemy do sąsiedniego sklepu kupić, to później również właściciel kolejnej placówki przyjdzie do nas, czy pójdzie do sąsiada coś kupić, bo to jest takie koło zamknięte, organizm powiązany. Jeżeli my wydamy gdzieś pieniążki, to on również wyda gdzie indziej. A te pieniążki później wrócą do nas po prostu, bo nie ma możliwości żyć bez zakupów po prostu. Myśli Pan, że otwarcie kolejnych sklepów, czy może nie galerii handlowych, ale mini galeriek handlowych, czy przy ulicy Sikorskiego, czy przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, już nie mówiąc o prawie że mitycznej galerii przy wyjeździe z Zawiercia w kierunku Poręby, bo nie wiem, czy jeszcze są jacyś zawiercianie, którzy wierzą w to, że ten obiekt rzeczywiście powstanie, ale te, które już powstały realnie, które zostały otwarte albo będą otwarte w najbliższym czasie, czy to bardzo się wpływa na kupców lokalnych? Powiem tak. Ekonomia mówi o tym, że jest 1000 sklepów, powstanie 1000 pierwszych, jak będzie miał dobrą politykę, marketing dobry, to również się utrzyma. Na pewno jest to trudniejsze dla lokalnej społeczności kupieckiej, dla sklepów, kiedy powstają nowe sklepy i powstają to sklepy tak zwane łańcucha nowoczesnego handlu. Więc tutaj no, musimy po prostu sprostać temu zadaniu, jak przyciągnąć, jak zatrzymać u siebie klienta. I to jest wyzwanie cały czas stawiane kupcom, jak utrzymać się na rynku, jak utrzymać klienta w swoim sklepie. I na dzień dzisiejszy no jest to trudność.
Natomiast przy mądrej polityce własnej przedsiębiorstwa kupców myślę, że da się to wytrzymać. Nawet powiem, że przy sklepach wielkopowierzchniowych te mniejsze sklepy mają rację bytu. One po prostu wykorzystują przepływ ludzi, jaki jest w danym rejonie. Więc tutaj, jeżeli ktoś prowadzi działalność i ma mądrą politykę, mądry marketing, myślę, że sobie poradzi. Natomiast co do galerii, tak jak czytam na różnego rodzaju portalach społecznościowych, mieszkańcy chcą tej galerii, wszyscy chcą tej galerii, natomiast no to zależy od inwestora, czy mu się będzie opłacało, a w dobie teraz pandemii, tego co się dzieje, część sklepów, które są w galeriach, jak widać, wychodzą do tego typu obiektów, jak przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, czy tutaj jak jest Sikorskiego, do tak zwanych parków handlowych, żeby nie być w galeriach. W galeriach po prostu w tej chwili jest dużo mniejszy obrót klientów, obrót handlu i te sklepy się ratują, wychodząc, szukając obiektów wielkopowierzchniowych na zewnątrz, na tak zwaną ulicę. Czyli te parki handlowe, które obecnie powstały w Zawierciu, wielkim zagrożeniem dla innych kupców nie są? To znaczy, no nie można powiedzieć, że wielkim zagrożeniem są to, co powiedziałem, stwarzają dodatkowe trudności i dodatkowe obowiązki, nakłady pracy na to, żeby utrzymać tego klienta u siebie wszelkimi sposobami, no bo nie jesteśmy w stanie walczyć finansowo na reklamy, które wydają te firmy w różnych portalach społecznościowych, prasie, telewizji, bo to są wielkie pieniądze, no, lokalnych kupców na pewno nie stać na taką reklamę. Natomiast asortymentem, podejściem do klienta, marketingiem szeptanym również, myślę, że sobie poradzimy. Tutaj widzę bardzo dużą rolę również miasta, żeby stwarzać tym lokalnym przedsiębiorcom warunki do tego, żeby mogli egzystować. Ostatnio był nawet taki wykres, gdzie co jest największym problemem prowadzeniem działalności. No okazało się, że nie są to jakby w pierwszym rzędzie podatki, tylko to są czynsze, koszty utrzymania danego obiektu. No to jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy pan i jako prezes, i jako mieszkaniec cieszy się, że niedługo będzie na przełomie prawdopodobnie listopada czy grudnia, albo właściwie w grudniu, otwarty lokal z dużą literą M przy wyjeździe, nie chcę podawać nazwy, przy wyjeździe z Zawiercia w kierunku Poręby? Ja jako mieszkaniec powiem tak, od dawien dawna nie korzystam z tego typu lokali. Oduczyłem się po prostu spożywać pewnych asortymentów, produktów z tych lokali. Natomiast jeżeli ma to przysporzyć mieszkańcom radości, nie mam nic przeciwko temu. Naprawdę nasza gastronomia lokalna, gdzie ja się zaopatruję, chodzę, zamawiam sobie na wynos pewne rzeczy, naprawdę gotują, przyrządzają bardzo smacznie i to w zupełności nam wystarcza. Czyli M nie będzie miał łatwo. Chociaż no, wiemy, M że nie będzie miał łatwo, no tym bardziej, że zmienia się troszkę kultura, jakby świadomość ludzi, co jest dobre do spożycia, a co jest zdrowe. Więc tutaj myślę, ale jeżeli ma być i sprawi radość mieszkańcom, bo najbardziej to mi się wydaje, że będą cieszyć się nasze pociechy, dzieci, bo zawsze to jest jakaś radość, kiedy rodzice zawitają w takim obiekcie. Zachęcamy do kupowania, zachęcamy do wspierania, zachęcamy do zamawiania lokalnie, żeby naszych lokalnych przedsiębiorców, usługodawców wspierać bez objawowości. Bez objawowości, zdrowiu i szczęściu, żebyśmy się spotkali
kolejny raz. Z lepszymi informacjami. Z lepszymi informacjami. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był Pan Mirosław Zakrzewski, prezes Stowarzyszenia Kupców Zawiercińskich. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.